Otwoccy sprawiedliwi, Łucja i Stefan Słonimscy. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. To często przywoływane w kontekście Holokaustu zdanie ma wymiar ogólnego opisu postaw moralnych, ale bierze się z przykładów działań konkretnych osób. Wymiernym symbolem oceny takich postaw jest medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dziś chcemy przypomnieć dwoje Polaków wyróżnionych tym odznaczeniem przez Instytut Yad Vashem. Otwockie małżeństwo Łucji i Stefana Słonimskich. Stefan Słonimski urodził się 22 kwietnia 1901 roku w Warszawie. Był przedwojennym oficerem, wnukiem powstańca styczniowego. Z relacji siostrzeńca pochodzi informacja o tym, jak 17-letni Stefan uciekł z domu, zgłosił się do oddziałów Wojska Polskiego i jako młody ułan brał udział w walkach z Armią Czerwoną podczas wojny polsko-bolszewickiej. Został wtedy ciężko ranny i zaraził się tyfusem. W znajdującym się w zasobie archiwum IPN życiorysie Stefana Słonimskiego możemy przeczytać, że w 1918 roku ukończył studia wojskowe w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, a następnie wyemigrował z kraju. Przebywał w Belgii i Francji. Jednocześnie pracując, ukończył studia na Politechnice w Liège. Do Polski powrócił w 1930 roku i do 1939 pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1944 roku został zwerbowany do komunistycznej armii, gdzie trafił do sztabu generalnego. W 1947 roku został zdemobilizowany w stopniu podpułkownika. O żonie Stefana, Łucji z domu Lisowskiej, wiadomo znacznie mniej. Urodziła się 22 października 1904 roku w Charkowie na Ukrainie. Z wykształcenia była nauczycielką języka rosyjskiego. Słonimscy osiedli w Otwocku. Byli majętni, oprócz willi przy ulicy Szkolnej 26, w której mieszkali, posiadali oraz dzierżawili jeszcze kilka innych domów w Otwocku i Świdrze. Mieli również mieszkanie przy ulicy Stalowej w Warszawie. W 1939 roku społeczność żydowska w Otwocku stanowiła około 60% ogólnej liczby mieszkańców. W czasie okupacji niemieckiej sytuacja otwockich Żydów była tragiczna. W 1941 roku Niemcy zamknęli ich w getcie, drugim co do wielkości w okupacyjnym dystrykcie warszawskim. Małżonkowie Słonimscy podczas wojny ukrywali u siebie kilka spokrewnionych rodzin żydowskich, które uciekły z założonych przez Niemców get w Otwocku, Będzinie i Warszawie. Chronili i traktowali jak własne dziecko, między innymi 5-letnią Basię Boraks, córkę adwokata Stanisława Boraksa, kolegi Stefana Słonimskiego z lat szkolnych. Żonę adwokata Wandę i drugą córkę Jagodę Stefan Słonimski wyprowadził z getta w Warszawie. Jagodę oddano pod opiekę babci, a małżeństwo Boraksów umieszczone zostało w dzierżawionej przez Słonimskich willi przy ulicy Mickiewicza 23 w Świdrze. W lutym 1943 roku złożono donos, w którym informowano Niemców, że Słonimscy ukrywają żydowskie dziecko. Zostali aresztowani wraz z Basią. Wykupili się za ogromną na ówczesne warunki sumę około 500 000 złotych. Dziewczynki nie udało się niestety uratować, gdyż Niemcy zastrzelili ją podczas aresztowania Słonimskich. Zginęła wtedy także rodzina Jaweców, ukrywająca się w sąsiednich zabudowaniach. Historia Boraksów nie jest do końca jasna. Z przechowywanych w archiwum IPN akt wynika, że po wojnie Stefan Słonimski został oskarżony o wykorzystanie ich trudnej sytuacji życiowej. Jednakże nie odnaleziono nigdy dowodów potwierdzających te zarzuty. Z kolei na korzyść Słonimskich bezsprzecznie przemawiają liczne, świadczące o ich bezinteresowności i szlachetnych intencjach, relacje ocalonych przez nich osób, które złożono w Żydowskim Instytucie Historycznym i Instytucie Yad Vashem. Jakub Braudo-Broniewicz w swoim oświadczeniu tak pisał o Słonimskich. Dzięki osobistej pomocy obywatela Słonimskiego udało mi się pod przybranym nazwiskiem wyjechać do Niemiec i przeżyć okupację. Wiadomo mi, że wobec szantażu ze strony policji przeniósł on całą rodzinę mojej żony do mieszkania na Pradze, gdzie ich wszystkich umieścił i przechowywał do momentu wyzwolenia. Od pierwszej do ostatniej chwili małżonkowie Słonimscy czynnie przyczyniali się do ich ocalenia, ryzykując swym życiem. Dniem i nocą przeszło 2 lata. Wszystkie te osoby ocalały wyłącznie i jedynie dzięki pomocy moralnej i materialnej małżonków Słonimskich, którzy z samozaparciem i pogardą śmierci przez 2 przeszłe lata walczyli o ich życie, narażając swe własne,
w najtragiczniejszych momentach i sytuacjach. Postępowanie ich było wyłącznie bezinteresowne. Adwokat Henryk Rothbart pisał natomiast: korzystając w okresie okupacji z bezcennych usług obywatela pułkownika inżyniera Stefana Słonimskiego, poczuwam się do obowiązku podkreślić jego ze wszech miar zasługujące na wyróżnienie obywatelskie i wręcz braterskie zachowanie się wyżej wymienionego i jego małżonki w stosunku do mnie i mojej najbliższej rodziny. W okresie okupacji niemieckiej wraz ze swą rodziną korzystałem z opieki pułkownika Stefana Słonimskiego, który z pełną świadomością konsekwencji grożących mu udzielił mi i mojej rodzinie u siebie schronienia przez okres blisko roku, służąc mi w ciężkich chwilach związanych z prześladowaniami w okresie niemieckiej okupacji radą i pomocą i opieką. W Otwocku funkcjonuje Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, upamiętniający sprawiedliwych i inne osoby, które ratowały Żydów. W 2018 roku mieszkańcy Otwocka w ramach budżetu obywatelskiego zrekonstruowali na Skwerze Pamięci Żydów Otwockich historyczną pompę, która przed II wojną światową stała w handlowej dzielnicy miasteczka. Przedwojenne urządzenie wraz z mocującymi się z nim dwoma żydowskimi chłopcami sfotografowane zostało przez Altera Kacyzny. Zdjęcie jest bardzo znane, opublikował je m.in. amerykański New Yorker. I dla Żydów z całego świata jest symbolem Otwocka. Dla upamiętnienia rocznicy zagłady otwockiego getta 19 sierpnia od ponad 20 lat odbywa się w Otwocku Marsz Pamięci i Modlitwy. W 2022 roku Fundacja Pamięci Narodów w porozumieniu z władzami miasta posadziła w pobliżu ronda Stefana Żaryna w Świdrze drzewka podpisane imionami i nazwiskami sprawiedliwych. 30 stycznia 2024 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o nazwaniu imienia otwockich sprawiedliwych wśród narodów świata jednego z rond miejskich.